Byłeś naocznym, by nie powiedzieć akustycznym, świadkiem tego hymnu w Korei. Czy wam to przeszkadzało obiektywnie? Mówię jako kumpel Edyty. Czy wam to przeszkadzało? Czy to było tak, że ty słuchasz i mówisz, no to już przegraliśmy. Szczerze, teraz patrzy na ciebie 6 milionów Polaków. Piłkarzowi nie przeszkadza to, w jakiej formie jest odgrany hymn. Nawet w takiej? Ja osobiście to w ogóle byłem podekscytowany. To był pierwszy mój jakiś wyjazd na wielką imprezę. Tam tak naprawdę chyba z całej grupy, która wyjechała do Korei, to tylko trener Młynarczyk, trener bramkarzy, wiedział, z czym to się je. Mhm. I trener Żmuda. To byli piłkarze, którzy przeżyli takie emocje. Chcesz mi powiedzieć, że po raz pierwszy usłyszałeś polski hymn? Nie, tylko ja byłem podekscytowany w ogóle tym, że jestem na Mistrzostwach Świata, że jestem na takim stadionie, że zaraz będziemy grać mecz, który... No tak zawsze pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata jest najważniejszy. Tak. No zdziwiony trochę byłem faktem tym... Ale tak, nie wiem, kto koło ciebie stoi zwykle? Stał. Nie wiem, to było tak dawno, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje. No dobra, ale co, stukasz go, mówisz, co to leci? Nie, ale to piłkarz to stara się skoncentrować na tym, żeby nie, wiem, no, nie stracić swojej koncentracji, żeby ten trans, który w sobie gdzieś tam... Czyli reasumując, wam to nie przeszkadzało? Ja myślę, że to nie masz pretensji do Edyty? Zdecydowanie nie. Nie dlatego był taki wynik, że... Nie. Tu nie. Akurat zadecydowały zdecydowanie... Warunki sportowe? Nasze umiejętności albo nieumiejętności. Okej.